Drodzy bracia i siostry, drodzy goście dzisiejszej uroczystości, pozwólcie, że rozpocznę to rozważanie od osobistego motywu. Duszpasterzuję od kilku lat grupie małżeństw, z którymi spotykamy się co miesiąc. W tym roku jednym z punktów takich spotkań jest podzielenie się przez poszczególne małżeństwa jedną z osób świętych, która dla tego małżeństwa jest ważna, inspirująca. Był zatem święty Jan Bosko, była święta Teresa i inni święci. Zacząłem zastanawiać się nad tym, kogo ja zaprezentowałbym jako świętego, który w istotny sposób ukształtował mnie jako człowieka, chrześcijanina, kapłana. Bo przecież tych postaci świętych w życiu poznałem mnóstwo, wielu. Ale tak stopniowo dochodziłem do wniosku, że tym świętym jest Jan Paweł II. Gdy miałem 17 lat, trzymałem transparent powitalny przed kościołem w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdy Jan Paweł II pierwszy raz przyjeżdżał do Polski. Wtedy wielu z was tutaj obecnych podążało na lotnisko w Nowym Targu, aby tam spotkać się z pasterzem i gazdą świata. W 1997 roku Jan Paweł II przybył tutaj, do naszego sanktuarium, do Królowej Podhala. Ja wtedy byłem pod Krokwią i tam uczestniczyłem we mszy świętej. I właściwie każda pielgrzymka papieska to było jakieś spotkanie, teksty czytane, myślę, że coraz lepiej i głębiej rozumiane. Dorastaliśmy, formowaliśmy się. Ja i myślę, że wielu czy większość z was tutaj obecnych na tej mszy świętej w blasku Jego słów, Jego modlitwy, Jego życia i świadectwa. Przypatrzmy się troszeczkę bliżej, jak kształtował nas Jan Paweł II. Myślę, że kształtował nas swoim słowem. Tym słowem definiował świat, tłumaczył nam ten świat, czasem nas też napominając. Nie zapomnimy, i w moich uszach brzmi słowo z pierwszej pielgrzymki z Warszawy, gdy mówił: człowieka nie można zrozumieć do końca bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może zrozumieć sam siebie do końca bez Chrystusa. Ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Kiedy indziej Jan Paweł II, przemawiając do nas, chciał trochę dowartościować tych swoich słuchaczy, te gremia, tych wiernych, którzy wokół niego się gromadzili. Tak mówił tutaj w 1997 roku. Rytm pacierzy różańcowych odmierza czas na tej podhalańskiej ziemi. Przenika go i kształtuje. Jakże pięknie i prawdziwie scharakteryzowany nasz świat podhalański, świat wiary, świat tradycji. Ale kiedy indziej były te słowa prorocze, mocne. Nie zapomnimy tych słów z Warszawy. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To słowo papieskie otwierało nam oczy na świat. Podobnie jak otworzyły się oczy na świat temu niewidomemu od urodzenia z dzisiejszej Ewangelii. To słowo papieskie pozwalało ten świat zrozumieć, dostrzec Boży sens, Bożą logikę zdarzeń, których jesteśmy uczestnikami. Jak jeszcze kształtował nas Jan Paweł II? Z pewnością kształtował nas przez modlitwę. I znowu przywołam taką scenę, którą myślę, że wielu przechowuje w pamięci podczas ostatniej pielgrzymki w 2002 roku, gdy papież był na Wawelu i tam przed konfesją świętego Stanisława otworzył po liturgii brewiarz i rozpoczął modlitwę. I tak się zamodlił, że minęły
5, 10 minut i 20 minut, a wszyscy wokół nie wiedzieli, co z sobą zrobić, zwłaszcza operatorzy kamer, dziennikarze, nie wiedzieli, co mówić. A on po prostu się modlił. Dał świadectwo wobec całego świata, który w tym momencie patrzył na niego, modlącego się. Ale były też inne sytuacje modlitwy. Rocco Buttiglione, polityk włoski, który uczestniczył w jednym z sympozjów w Castel Gandolfo, opowiada, iż kiedyś podczas tego sympozjum, chodząc korytarzami pałacu, zagubił się i szukał drogi, otwierał różne drzwi, żeby znaleźć tę właściwą ścieżkę. I otworzył drzwi do pomieszczenia gospodarczego, gdzie stały jakieś szczotki, jakieś miotły. I ze zdziwieniem zobaczył tam Jana Pawła II, który zadumany modlił się. Papież szukał tej przysłowiowej izdebki, aby znaleźć miejsce, przestrzeń, skupienie. Ta modlitwa papieska była czasem zawstydzająca trochę nas, jak ta wawelska, czasem właśnie otwierająca perspektywy ducha, o których nie przypuszczalibyśmy, że istnieją. I myślę, że kształtował nas też Ojciec Święty przez to, kim był jako człowiek, przez swoją osobowość, a właściwie przez to, jak widzieliśmy jedność pomiędzy jego wiarą, modlitwą, a postawą życiową, a czynem. Na początku swojego pontyfikatu zapraszał oazy młodzieżowe i rodziny, aby spędzały czas tych rekolekcji w Rzymie i zapraszał ich na ogniska i przeżywał z nimi dni wspólnoty. Wielu, którzy przyjeżdżali na różnorodne pielgrzymki do Rzymu, zachowuje w pamięci jakiś pochwycony wzrok, dotknięcie dłoni. Myślę, że wielu z was tutaj uczestniczyło też w pielgrzymkach tych ludźmierskich pod przewodnictwem świętej pamięci księdza prałata Tadeusza, aby tam spotkać się z papieżem i coś mu specjalnego powiedzieć, zaprosić, podziękować. Ale też uczył nas swoją osobowością, gdy przeżywał chorobę, gdy umierał na oczach świata. Przez to wszystko nas kształtował, pociągał ku Bogu, zawstydzał, inspirował, prowadził. Wszyscyśmy jakoś spod jego skrzydeł wyszli, nieraz nawet nie do końca sobie to uświadamiając. Teraz patrzy na nas z nieba, a my możemy zastanowić się, czym moglibyśmy się odwdzięczyć, jak uradować naszego wielkiego pasterza. Odwołałbym się do dzisiejszej Ewangelii, do tego niewidomego, który ujrzał świat dzięki Jezusowi, doświadczył daru, który jest niemierzalny, ale którego Jezus znalazł i przed którym ów niewidomy do tej pory człowiek uklęknął, oddał mu pokłon i powiedział: wierzę, Panie. Czymże możemy się odwdzięczyć? Właśnie naszą wiarą, naszym pójściem za Jezusem. Myślę, że to po prostu uradowałoby tego, który jako pielgrzym ludźmierski wskazywał przecież każdemu z nas drogę do zbawienia, drogę do Jezusa, naszego Mistrza i Pana. Służmy wyznanie wiary.